Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam Maciej Noskowicz, zapraszam na rozmowę na 96FM, w Index TV, w naszych mediach społecznościowych i oczywiście na 96FM. Dzisiaj Państwu i moim gościem dr Marek Działuszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. O zdrowiu Lubuszan, Zielonej Górze porozmawiamy w ostatnich kilku tygodniach. Głośny artykuł gazety wyborczej odnośnie sytuacji w szpitalu i chciałbym od tego zacząć, ale nie chcę cytować artykułu, tylko zapytać z punktu widzenia mieszkańców, którzy korzystają z usług. Placówki czy dzisiaj w podejściu profesora Murawy, bo to właściwie chyba było takim jądrem tegoż artykułu, o którym mówię, my możemy się czuć bezpieczni w kontekście zdrowia tak naprawdę? No to najpierw merytorycznie, bo artykuł wzbudził oczywiście dużo emocji. Myślę, że w szpitalu dużo negatywnych, on jest w wielu miejscach po prostu kłamliwy i my to wykażemy w stosownych naszych działaniach także przed sądem. Natomiast no, pan profesor Murawa na razie nigdzie nie odszedł. Złożył wypowiedzenie w normalnym trybie e, umowy, czyli trzymiesięcznym, i do końca roku pracuje w szpitalu uniwersyteckim. E, oprócz pana profesora Murawy w szpitalu pracuje 15 lekarzy na oddziale e, chirurgii ogólnej onkologicznej, a 9 ma tytuł specjalisty. W związku z tym my nie widzimy wielkiego zagrożenia. Dla zdrowia czy zabezpieczenia zdrowia Lubusza. No, oddział pracuje, ma normalne funkcjonowanie, pełni normalne dyżury. Są osoby, które pan profesor wykształcił i które będą kontynuowały jego dzieło. Zresztą myśmy już to mówili, że nie rozstajemy się z panem profesorem, być może na stałe, tylko no, zmniejszy swój udział w funkcjonowaniu w szpitalu. I myślę, że część pacjentów, którzy będą wymagali osobistego zaangażowania pana profesora w operatywę, będzie mogła na to liczyć. Jak powiedziałem, my się nie rozstajemy w żadnym jakimś negatywnej relacji itd. On dostał propozycję blisko domu, 5 lat dojeżdżania do szpitala w Zielonej Górze, gdzie trzeba wyjechać o zmroku często i wracać o zmroku przy różnej pogodzie. Ja to rozumiem, bo kilkanaście lat też dojeżdżam do pracy w związku z tym to rodzi różnego rodzaju no, takie wewnętrzne pytania, czy warto i czy ma to wielki sens tak całe życie funkcjonować. Tak nie chciał się przenieść z rodziną tutaj. Wszystko w moim przekonaniu ma normalny, ludzki wymiar i nie jest to spowodowane niczym innym, a na pewno nie złą relacją w szpitalu, dlatego, że pan profesor, jakbyśmy mieli e, tak porównać go do innych e, klinik, które funkcjonują w szpitalu, miał tutaj przychylone niebo i e, duże możliwości takiego bardzo autonomicznego funkcjonowania. Dopytam, już zostawiając temat profesora Murawy, czy jednak zdrowie Lubuszan, zdrowie Zielonogórzan jest bezpieczne w kontekście, już ostatni raz właściwie się powołuję na ten artykuł gazety, e, dotyczący chociażby liczby urzędów, poważne oskarżenia się pojawiły pod adresem. Ja nie administracji. traktuję tego jako oskarżenia, wydaje mi się, że, Ale dopytuję, bo interes mieszkańców jest najważniejszy, treści tak naprawdę. Nieautoryzowane, które zostały zaprezentowane i które są efektem jakichś pogaduszek przy kawie pani Sałowackiej. No łóżek, wszystkie oddziały mają tyle, ile jesteśmy w stanie obsłużyć personelem szpitala. Pan profesor z jego zespołem... Miał często zgodę na przekraczanie limitu łóżek. Oczywiście e, no, poziom jakby tego oddziału, jeśli chodzi o jego infrastrukturę, nie jest najlepszy i są już dużo lepsze oddziały w szpitalu, ale proszę e, jakby przypominam, tak, że pod ten oddział budujemy, czy chcemy budować w lubuskim centrum onkologii e, całą nowoczesną klinikę z dodatkowymi salami operacyjnymi. W związku z tym inwestowanie w to. Dzisiaj jakichś większych pieniędzy, kiedy tych pieniędzy ciągle jest za mało uznaliśmy za nieracjonalne i to był także element naszej umowy i z tym zespołem, i z panem profesorem. Chciałem dopytać, bo pan poruszył ten temat, który jest szalenie ważny i o którym mówimy tutaj na tej antenie już, mówiliśmy kilka razy, czyli Lubuskie Centrum Onkologii. Na jakim dzisiaj to jest etapie i kiedy my się możemy spodziewać takich realnych kształtów, jeżeli chodzi o tę inwestycję? Z punktu widzenia województwa lubuskiego to, to chyba jedną z ważniejszych w historii. Znaczy, w moim przekonaniu szpital zrobił wszystko, co powinien zrobić, żeby te środki pozyskać. A nawet więcej, dlatego że mówiłem Państwu już o tym, że ogłosiliśmy także konkurs za pieniądze szpitala, konkurs w Stowarzyszeniu Architektów, który ma przyspieszyć powstanie takiej szczegółowej koncepcji tego Lubuskiego Centrum Onkologii. No jest fajnie, bo zgłosiło się 30 firm biur architektonicznych, w związku z tym pewnie będzie w czym wybierać. My cały czas udzielamy jeszcze odpowiedzi. Na różnego rodzaju pytania. Tutaj pojawiają się te zespoły architektów na wizjach lokalnych. No a co do samej inwestycji, inwestycja jest już w KPR-mie, powinna trafić do wieloletniego planu finansowego i my czekamy na podpisanie umowy. Przyspieszyliśmy w związku z, tą, z tym konkursem architektonicznym, no bo właściwie już trwają prace nad jego powstaniem, a w związku z tym później projekt będzie w moim przekonaniu, o co najmniej pół roku, jak nie rok, mógł powstać szybciej na bazie tej koncepcji opracowanej w którymś z biur architektonicznych, które wygra ten konkurs. Czyli chcecie przyspieszyć formalnie wszystko, już to dlatego, zrobi, już to dlatego ta koncepcja, najpierw tak przed jest. podpisaniem umowy, rozumiem, tak, tak? jest, bo jakby te wydatki, które my ponosimy teraz, są wydatkami niekwalifikowalnymi, w związku z tym musieliśmy wziąć to na siebie. Ale wyprzedzamy czas, jeśli podpiszemy umowę, to będziemy w stosunku jakby do możliwości tworzenia projektu już mieli pełną, gotową koncepcję. A na jakie pieniądze ostatecznie możemy liczyć w ramach tej no w, inwestycji? Tutaj, tutaj pojawiało się kwoty 250 milionów, i takie założenie jest tutaj przyjęte. I tu się nic nie zmienia, rozumiem? Tak. No nic się nie zmienia. Co gorsza, słyszymy, że nie będzie tutaj klauzul waloryzacyjnych, które my z wykonawcami będziemy musieli podpisać, więc być może po już podpisaniu tych umów, i jakby w trakcie realizacji ona jest przewidziana na trzy lata, trzeba będzie szukać jakichś dodatkowych środków. To taki mój uśmiech w stronę samorządu, bo te inwestycje, które do tej pory robiliśmy, no, jakby w momencie, kiedy je kończyliśmy, często wymagały aktualizacji także w zakresie finansowym. I tutaj e, rozbieżności do, do podstawowego założenia były na poziomie od 10 do 30%, więc takie środki trzeba czasami później znaleźć jeszcze, żeby e, no, skutecznie zakończyć taką inwestycję. Marek Działoszyński jest naszym gościem, prezes szpitala uniwersyteckiego, szpitala w Zielonej Górze. Stawiamy kropkę, ale tylko na antenie. Rozmawiamy w dalszym ciągu o zdrowiu, o szpitalu, ale już w Index TV i w naszych mediach społecznościowych. Panie prezesie, w sensie ogólnym szpital jest dzisiaj w dobrej kondycji. Pytam o sytuację kadrową, pytam o realizację zadań na tu i teraz. Nie tylko pytam o kontekst profesora, pan się uśmiecha, natomiast w szerszym kontekście, jak dzisiaj wygląda kadrowy to, temat, bo on jest chyba najistotniejszy. To ja powiem tak. Szpital funkcjonuje w 100%, jest wypłacalny, nie ma zobowiązań wymagalnych. A jeżeli są, to są nieduże w relacji do całości budżetu szpitala. Problemem, który widzimy, są nadwykonania, których mamy na blisko 26 milionów i tutaj wsłuchujemy się bardzo w różnego rodzaju informacje, które płyną z Ministerstwa i z NFZ. Dzisiaj nawet na rynku zdrowia pojawiła się informacja, że nadwykonania w tak zwanych zakresach nielimitowanych zostaną zapłacone w 100%. Gorzej może być tymi limitowanymi bo tutaj do wysokości umów. Pan prezes Nowak wypowiedział się, że te płatności mogą mieć charakter degresywny. Rozumiem to tak, że będą to płatności jakby powyżej kosztów stałych, które szpital ponosi, ale to też dobra informacja, bo są takie zakresy, a szczególnie onkologia, która nie każda jest nielimitowana. No, my musimy to robić, będziemy robić, a jakby zapowiedź, że może tutaj nie być płatności, no trochę nas wszystkich zmroziła i nie chcielibyśmy ograniczać świadczeń w tym zakresie. Taka informacja, bo jeżeli ktoś twierdzi, że w szpitalu od lat się niewiele dzieje, to ja tylko powiem, że od 2016 roku zatrudnienie w szpitalu zwiększyło się z ilości 1560 osób, i wtedy 219 zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, do 2116 osób i 436 e, osób na umowach cywilnoprawnych. Ale jak to się przekłada na pracę szpitala? Bo skonsultowanych w izbach i poradniach ze 150, 105 tysięcy na 145 tysięcy, e, w, w ogóle leczonych ze 193 tysięcy na 240 tysięcy osób, więc to są takie informacje, które pokazują, że szpital oczywiście zwiększając zatrudnienie, także efektywnie to zatrudnienie wykorzystuje do tego, żeby leczyć, już nie mówiąc o tym, że na przestrzeni tych kilku lat bardzo zmieniła się struktura świadczeń. One są realizowane na bardzo wysokim poziomie i to są świadczenia wysokospecjalistyczne, bo takim szpitalem stał się szpital uniwersytecki. Ale czy rąk do pracy w dalszym ciągu brakuje, bo to jest bolączka właściwie powtarzana deci chyba deficyty, przez deficyty są. Zespoły lekarskie zasadniczo mamy uzupełnione. Trochę deficytów pojawia się w personelu pielęgniarskim, ale przypomnę, że województwo lubuskie jest na ostatnim miejscu w zakresie wskaźników ilości lekarzy i pielęgniarek na 100 tysięcy mieszkańców. Poprawia nam to Wydział Lekarski, Wydział Pielęgniarski, znaczącą ilość absolwentów zatrudniamy w naszym szpitalu. Tak powiem tylko, że na 49 osób, które skończyły pielęgniarstwo, 31 zostało zatrudnionych w naszym szpitalu. A ja, będąc na tak zwanym czepkowaniu, zapraszałem wszystkich absolwentów i powiedziałem, że ich wszystkich zatrudnię. Jesteśmy na to przygotowani. Chciałem pana zapytać, panie prezesie, o komentarz dotyczący głośnej sprawy, którą w Zielonej Górze żyją niektórzy od dobrych kilku tygodni, a mianowicie budowa szpitala psychiatrycznego w Zielonej Górze na terenie dawnego miasteczka ruchu drogowego. Z perspektywy prezesa szpitala uniwersyteckiego, jak pan ocenia całą tę no, dyskusję, tak, lokalizację, kolejna no i tak? czy. Przekłamana informacja, która pojawiła się w tym artykule, że zarząd szpitala, prezes, dyrektor ds. medycznych byli przeciwni tej inwestycji. Nie, my wspieraliśmy od początku tą inicjatywę, rozmawialiśmy, nawet przymierzaliśmy się do tego, żeby ją ulokować na terenie szpitala. Natomiast dogłębna analiza planu zagospodarowania przestrzennego, którym jesteśmy mocno już ograniczeni przy no, próbach lokalizowania jakichkolwiek inwestycji na terenie szpitala, ale także, przypomnę, rozpoczęta i niezakończona inwestycja związana z rewitalizacją terenu szpitala, która niesie z sobą nakłady w kwocie 47 milionów złotych. No, musielibyśmy wejść na tą inwestycję, co spowodowałoby niekwalifikowalność wielu wydatków już poniesionych, a ja mam świadomość, i sam uznałbym to za niegospodarność, gdybyśmy dzisiaj w miejscu po budynku administracji, na którym powstał no, wielomiejscowy parking. Próbowali ulokować teraz kolejny obiekt, jeszcze jakby niszcząc to co wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Ale był w ogóle taki temat? Tak, oczywiście. Rozmawialiśmy o tym i jakby podjęliśmy taką próbę. Natomiast, jak mówię, przeanalizowaliśmy sytuację i no, prosiliśmy, żeby znaleźć inną, ale pobliską lokalizację szpitala, dlatego że ta pobliskość do szpitala może spowodować po pierwsze możliwość korzystania przez lekarzy, ale także przez tych e, młodych pacjentów szpitala psychiatrycznego z pełnej diagnostyki szpitala, z konsultacji i optymalnego wykorzystania sprzętu, bez konieczności budowania różnego rodzaju diagnostyki przy okazji powstawania tego centrum. Więc to są środki, które można skumulować i wykorzystać na inne działania. Czyli z Pana perspektywy, gdyby szpital psychiatryczny powstał na terenie dawnego miasteczka ruchu drogowego? to byłaby to dobra informacja dla pana jako prezesa szpitala eee, uniwersyteckiego? Ja jakby nie wskazując lokalizacji powiem, że tak, mówiliśmy o tym, że optymalnym byłoby jak najbliżej, tak? I szukano tych lokalizacji. Ja wiem, że to budzi różnego rodzaju emocje, no ale to zawsze są jakieś emocje i zawsze jest to jakiś wybór większego dobra nad mniejszą stratą, tak? Pytam także o inwestycje, bo mówimy tutaj sporo o inwestycjach, o tym co działo się i ma się zadziać w szpitalu chociażby w kontekście Lubuskiego Centrum Onkologii, ale nie tylko. Jakie cele jeszcze na ten rok, kończący się już 2024 i jakie cele strategiczne na 2025 przed szpitalem? Ech, no, w moim przekonaniu dzieje się bardzo dużo i... To, co robimy, to niedawno uruchomione, wyremontowane oddział wewnętrzny, oddział otorynolaryngologii, wcześniej Oją okulistyka, całkowicie nowe oddziały, e, które no, tworzą naprawdę bardzo wysoki poziom infrastruktury i sprzętu. Ale dalej e, sterylizatornia centralna, którą wyremontowaliśmy, doposażyliśmy. Patomorfologia, która także jest doposażona. Informatyzujemy cały szpital, tak? To są takie rzeczy, których nie widać, nie widzą tego pacjenci, być może oprócz tych czytników dzisiaj, na których uh -huh. muszą podpisywać zgody na różne zabiegi, a które wcześniej dokonywali w papierze, ale to jest proces, który ma zdigitalizować całą dokumentację medyczną, a w związku z tym, e, no, jakby bez archiwów wtedy. Wszystko na serwerach i tak dalej, i tak dalej. Tak? A do Bo, czego się szykujecie, jeżeli chodzi o przyszły rok o 2020, 2025. E, no już rozpoczęły się prace w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego. To jest kolejna inwestycja, na którą zdobyliśmy blisko 15 milionów złotych e, i te działania się rozpoczęły już, tak? Czyli e, pierwsze działania e, inwestycyjne będziemy musieli w związku z tym pewne elementy z szpitalnego oddziału przenosić, tam bufet, który był zostanie przeniesiony. To są działania, które my robimy na żywym organizmie, tak? Czyli będziemy dalej przyjmować pacjentów, będziemy dalej pracować, tak? Kolejne działania, które chcemy zrobić, no to właśnie Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii, ale to z funduszu tak zwanego medycznego, o tym już chwilę rozmawialiśmy. Uh -huh. Kolejna duża rzecz to jest wejście w KPO, w ten program onkologiczny. Tutaj dzięki temu, że no, dużo zespołów ludzkich w szpitalu popracowało bar bardzo intensywnie przez kilka lat, spełniliśmy kryteria do tego, żeby zostać ośrodkiem tak zwanym Solo 3 zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, co dało nam jedynym w województwie, muszę to zaznaczyć, i co dało nam tytuł do tego, żebyśmy mogli się ubiegać o najwyższy poziom dofinansowania z tych środków KPO na onkologię, czyli, czyli 125 milionów złotych netto. I teraz e, wcześniej planowaliśmy tylko remont budynku L, a dzięki temu, że mamy to solo 3 i możemy wejść powyżej 80 milionów, które wcześniej zakładaliśmy na budynek L, to jeszcze będziemy chcieli zrobić pracownię PET i bardzo mocno doposażyć różnego rodzaju i poradnie, i oddziały związane z onkologią, ale także radioterapię. Tak? Czyli chcemy to wszystko zmodyfikować i aplikować o pełną kwotę z tego programu. Za chwilę, bo do końca roku ma zostać ogłoszony kolejny konkurs z KPO na kardiologię. Tutaj także mamy bardzo duże ambicje do tego, żeby wyremontować całą kardiologię, zrobić nowy sync. A idąc dalej jeszcze rozpocząć sukcesywne remonty sal na centralnym bloku operacyjnym. Kluczowe są te pieniądze w ramach KPO, czy to no kluczowe, taka nadinterpretacja? Dlatego, że, nie, nie. Kluczowe są te pieniądze, dlatego że innych pieniędzy zasadniczo nie ma. Te z funduszu medycznego, które pojawiły, pojawiły się przy okazji Lubuskiego Centrum Onkologii, ale jak mówię do tego już mhm. wcześniej, żeśmy aplikowali. Natomiast teraz KPO daje nam kilka możliwości, tak? No i kolejna, kolejna to jest właśnie ten konkurs kardiologiczny. Później mają się pojawić jeszcze konkursy te związane z opieką długoterminową. Tutaj też mamy kilka pomysłów. Współpracujemy z miastem na takim projekcie 75 plus i ewentualnie oddziałem zoloskim. Rozmawiamy też ze szpitalem w Sulechowie, żeby aplikować być może o środki właśnie na oddział Zolu. Tam my bezpośrednio nie możemy aplikować o te środki, dlatego że one są zarezerwowane dla pierwszego i drugiego poziomu leczenia. My jesteśmy trzecim poziomem referencyjnym, więc tutaj nie wystartujemy. Krótko jeszcze zapytam, bo Pan mówi o inwestycjach, ja natomiast o infrastrukturę wewnątrz szpitala zapytam, w kontekście parkingów, oddany został do użytku ten parking w tym roku duży, natomiast czy to wszystko, bo wiadomo, że tych miejsc podejrzewam cały czas brakuje? No nie, już, I co dzisiaj? Dzisiaj? już dzisiaj jest kolejny, jeszcze nie cały, ale 85-80 miejsc uruchomiliśmy już na tym parkingu, który powstaje w miejscu po budynku administracji, czyli tak naprzeciwko Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Tam ma być docelowo blisko 200 miejsc. No i trwają już bardzo intensywne prace naprzeciwko ojomu i okulistyki budynku naszego tego administracyjnego. Tam na kolejne ponad 100 miejsc parking, ale on jest jakby w ostatnim etapie inwestycji. No dzisiaj, właściwie do końca miesiąca, Kończymy remont budynku E, z którego przenieśliśmy laryngologię i okulistykę, i tam wraca na łono macierzy administracja szpitala z budynku, który wynajmowaliśmy na mieście. Czyli do końca miesiąca przeprowadzimy całą administrację do wyremontowanego i na nowo wyposażonego budynku administracyjnego. A mówił prezes Szpitala Uniwersyteckiego, Marek Działoszyński. Bardzo serdecznie, panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo i dziękuję, zapraszamy. Dziękuję. I szczepcie się Państwo, bo y, jest już dość duża, duży rozwój COVID-u. Y, Nie y, mówi się e, o tym za dużo pójst. dzisiaj, ale może a, warto o tym mówić, prawda? Ale jeżeli się pojawią szczepionki, bo na krztusiec już są, natomiast covidowe za chwilę mają być, y, prosimy wszystkich o to, bo pojawia nam się coraz więcej pacjentów, których identyfikujemy jako zakażonych. Bardzo serdecznie dziękuję również za ten apel Marek Działoszyński. Naszym gościem jutro o 9.30, rozmowa na 96FM. Na którą zapraszam Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.